Siema, siema, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z LHC. Edycja dalej trwa, jest dzień trzeci od startu, czyli dzisiaj jest niedziela. Chciałem z wami porozmawiać o pewien temat, a mianowicie temat tych wszystkich cheaterów. No bo jak wiecie, nie wiecie, nie oszukujmy się, przeraża mnie fakt, jak ludzie się kurczę chwalą tym, że po prostu cheatują. To jest dla mnie troszeczkę aż dziwne. Naprawdę, to jest powód do dumy dla niektórych, że cheatują. Trzeba nagrać odcinek, trzeba sobie wbić te kilka wyświetleń. No i w sumie nie widzę żadnego tak naprawdę powodu, dlaczego ludzie to robią. Nie wiem dlaczego, no nie wiem, szczerze, nie wiem. Jest też większy, duży temat na ten... duży temat, mianowicie chodzi o to, że ludzie chcą bardzo tego hardcora z pierwszej edycji. Szczerze chciałbym z wami porozmawiać na ten temat, no bo tak naprawdę ten serwer jest prowadzony dla was, no nie dla mnie, tylko dla was. Ja na tym serwerze nie gram jako gracz, tak, więc to chodzi tylko o to, żeby wam się przyjemnie grało. Więc ja chciałem zrobić wszystko, żeby było jak najlepiej, więc fajnie by było, jakbyście napisali w komentarzach normalne komentarze, nie żeby mnie wyzywać czy coś, bo pewnie takie też będą, ale chciałem, żebyście po prostu normalnie napisali, co wam się podoba na serwerze, co wam się nie podoba, co chcielibyście innego, czy na przykład jakąś inną wersję, cokolwiek. Naprawdę ja wszystko chętnie poczytam, no bo zależy mi na waszej opinii, zależy mi na tym, co po prostu sądzicie o tym serwerze, bo chciałbym, no nie ukrywam, kurczę, bardzo mi zależy, żeby ten serwer wypadł jak najlepiej, bo sprawia mi to bardzo dużo frajdy wszystkiego, prowadzenie tego serwera. No i przykładam troszeczkę uwagi na to, żeby było jak najlepiej, staram się wstawiać te filmiki, staram się streamować, więc... No, ludzie grają, dalej jest godzina tutaj 10, więc jest troszeczkę mniej graczy, bo jest rano, ale dalej jest całkiem spora liczba. Czat jest na razie wyłączony, dlatego też nikt nie pisze, ale ja jestem całkiem zadowolony z owej edycji. Więc tak jak po prostu powiedziałem, chciałbym, żeby każdy z was się wypowiedział na ten temat, co byście chcieli zmienić, co chcielibyście innego. Szczerze, no, możliwości jest bardzo wiele. Czy na przykład chcecie hardcora na 1.8 na podki, coś takiego też możemy zrobić. To jest bez żadnego problemu. Chodzi po prostu, żeby wam jak się najlepiej grało. I też nie chciałbym żadnych komentarzy typu właśnie, że ten hardcore na 1.12 był taką super opcją, bo jako pierwsza edycja, bo tak naprawdę guys nie był fajny, to nie była fajny ten, to nie był fajna edycja. Wy tak mówicie, wszyscy porównują ten serwer, że to ja zniszczyłem czy coś, że jest Easy HC, a nie ma już hardcora. A powiem wam, że ten hardcore nie był pod żadnym względem fajny, ponieważ było też bardzo dużo cheaterów. Ludzie ginęli, chcieli cały czas backupa, niezależnie czy zginęli normalnie, czy zginęli od cheatera. Każdy chciał backupa, nie wiadomo co. Administracja miała bardzo ciężko i też powiecie, ale ciebie tam przecież nie było, skąd ty możesz wiedzieć? A właśnie wiem, właśnie chodzi o to, że wiem. Więc naprawdę. Zastanówcie się nad tym, co macie napisać. Ja przeczytam wszystko, tak jak powiedziałem, ja przeczytam każdą wiadomość, ciekawi mnie wasze zdanie na ten temat, więc możecie pisać śmiało. Jaka też była kwestia, coś tam pisali. No tak jak mówiłem, cheaterzy, to mnie bardzo śmieszy akurat, że ludzie się chwalą tym, że grali na cheatach, bo kiedyś osoba grająca na cheatach po prostu była zwyzywana. Nie wiem, no, ja bym się wstydził troszeczkę przyznać, że tam wbiłem topkę na cheatach. No to jest dla mnie głupota totalna. No ale dla niektórych jest to satysfakcjonujące, ma do tego prawo. Jeśli ciebie to mordyszko jara, że grałeś na jakichś cheatach w Minecrafcie, no to mogę ci, kurczę, no nie wiem, pogratulować. Mam nadzieję, że osiągnąłeś to, co chciałeś osiągnąć. No, więc tak to wygląda w tych cheatach. Chciałem, żebyście się po prostu wszyscy wypowiedzieli, jak to ma wyglądać. Typ jest wariatem totalnym. Ale no już. Nieźle. Dobra. Co miałem jeszcze powiedzieć? No, więc plan jest też bardzo ważna jest kwestia fanpage'a. Fanpage'a jest bardzo ważna kwestia, bo tam są wszystkie ankiety.
Tam są wszystkie ankiety dotyczące właśnie edycji, więc tam też chciałbym, żebyście polajkowali tego Facebooka. Tam będzie całe info na ten temat. Tam będzie całe info na ten temat, jaka będzie wersja następna. Ja się dostosuję do Was, tak jak mówię, cały czas się powtarzam teraz, ale ja się do Was dostosuję. Chcę, żeby to wyglądało jak najlepiej, chcę, żeby ta edycja była jak najlepsza po prostu dla Was. Ta, spokojnie, nie myślcie, że ta edycja się kończy, ta aktualna. Nie kończy się, będzie cały czas trwała, będę cały czas nagrywał, będę cały czas streamował z tej edycji. Więc jeśli ktoś nie zaczął gry, to serdecznie zapraszam, 3,5 tysiąca kont zarejestrowanych, więc ludzie cały czas wbijają, warto sobie popykać, jest naprawdę spoko, wydaje mi się, że serwer pomimo wszystkich błędów, dziękuję bardzo iChess za suba, pomimo wszystkich błędów, wydaje mi się, że i tak jest całkiem spoko, nie? Wydaje mi się, że całkiem spoko. Dobra, ja sobie stąd pójdę. Co miałem jeszcze powiedzieć? Więc na pewno ja się odwołam do wszystkich komentarzy i się postaram nawet odpisać na większość. Jestem, wiem, że będzie ich bardzo, ale to bardzo dużo, ale postaram się odpisać. Postaram się tutaj odpowiedzieć każdemu na komentarz. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że napiszecie naprawdę fajne pomysły, bo ten serwer ma być tak naprawdę dla graczy, no dla was, bo jak mówiłem, ja na tym serwerze jako gracz nie gram, to wam ma się przyjemnie spędzić tutaj godziny czasu, to wy macie sobie tutaj fajnie pograć ze znajomymi, a nie mi, tak, bo ja tutaj jestem tylko właścicielem, głównie zajmuję się reklamą, więc dużo osób też właśnie myśli, że ja tutaj nie wiem, że ja też nic nie robię, ale ja sobie tam wbijam z Minspeaka. Ja jestem głównie właścicielem tutaj, kurczę, od reklamy, bo ja ukrywam, ja się nie znam. Nie znam się na jakichś pluginach, na wszystkim, ja nie muszę się do tego znać. Ja po prostu reklamuję serwer, tak? Mamy technika, on się zajmuje od wszystkich wszystkimi sprawami. Jeśli jest jakiś błąd na serwerze, ja do niego piszę, on to poprawia w ciągu kilku minut, więc tak to wygląda. Więc bardzo mi się też nie rozumiem wielu komentarzy pod tym, pod filmami, gdzie piszecie, że po prostu ja jako tam administrator coś tam nie zmienię tego, coś tam, no bo mówię, guys, ja się na tym nie znam, to nie jest mój obowiązek, żebym się znał, ja jestem po prostu tutaj od reklamy, ja jestem youtuberem, ja promuję ten serwer, bo to jest mój serwer, ale mam osobę, która zna się na prowadzeniu serwerach, zna się na robieniu pluginów, tam wszystkiego i ona właśnie ono od tego jest, żeby coś tam zmienić, jakąś poprawkę wprowadzić na serwer. Ja po prostu serwer reklamuję, tak? Więc to też jest bardzo dziwny tok myślenia, że ja jako administrator nie wiadomo co robię, że nie wiadomo co mam robić. To też jest takie bardzo dla mnie dziwne. Gildia NML, co oni tutaj mają wykombinowanego? Coś tam sobie jakieś enchanciki wymieniają. Ale sobie grają. Ludzie grają, naprawdę wydaje mi się, że jest spoko serwer. No ja się staram, pomimo wszystkich błędów, pomimo wszystkiego, naprawdę ja się staram. Może tego nie widać dla niektórych, ale zależy mi, mimo wszystko zależy mi bardzo na tym serwerze. O, kurczę, ta gilia jest chyba jakaś bardzo fajna. Aż zobaczymy ją, jak to wygląda. Oho, oni mają jakiś zamek, tu coś jest zbudowane. To jest inny administrator, który również banuje. Okej, włączył czat, więc bez problemu. No jak widać, ludzie grają, więc naprawdę, jeśli ktoś jeszcze nie wiedział, a chciałby zobaczyć, jak serwer wygląda, no to serdecznie zapraszam wszystkich nowych graczy, a jeśli ktoś grał na starcie, zniechęcił się, to również zapraszam. Jednak ta edycja będzie troszeczkę trwała, ja się postaram, żeby trwała, tak jak mówię, ale no najbardziej właśnie zależy w tym momencie, żebyście się wypowiedzieli na temat serwera, ale tylko te osoby, które grały, nie chciałbym osób, które nie grały, a po prostu oglądały jakieś filmy czy coś, nie. Piszcie, niech piszą tylko osoby te, które właśnie grały na serwerze, które miały jakąkolwiek styczność właśnie z RealHC. Więc no, piszcie śmiało, ja tam się na pewno no przeczytam wszystko, tak, bo mówię wam, ja będę wprowadzał jak najwięcej zmian, ja będę tam pisał do Oldisa, żeby tutaj wszystko fajnie razem stworzyć, więc myślę, że taki film się po prostu, jaki ten dzisiaj nagram, jest przydatny, będzie potrzebny, bo nie chciałbym, żeby, nie wiem, żeby po prostu zaniedbać ten serwer, bo ma to potencjał wszystko. RealHC jest już kojarzone na bardzo jest kojarzone już w ogóle. Jest to już znany serwer, tak? Każdy, jak powie się RealHC, no to raczej jaka każda gilia mniej więcej kojarzy, co to za serwer, więc no nie chciałbym po prostu tego zniszczyć, tego co po prostu tutaj wraz z Kubiksonem stworzyliśmy, tak?
Więc tak. Dobra, ja już kończę, bo się rozgadałem. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Tak jak mówiłem, przypominam, żebyście napisali tam swoją opinię na temat serwera. Chciałbym, żeby to były bardzo dobre, fajne komentarze, bez żadnych wyzwisk, bez żadnej agresji, po prostu żebyście się wszyscy ładnie opisali owe problemy na serwerze, co byście chcieli nowego, jaką chcielibyście zmianę. Ja to chętnie przeczytam, jak mówiłem. Więc na spokojnie wszystko sobie razem ogarniemy, widzowie. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeśli film Ci się spodobał, to nie musisz nawet zostawiać tego łapka, tego lajka, po prostu zostaw suba, żeby mi dalej oglądać, bo wydaje mi się, że fajne filmy robię czy coś, więc no. Dzięki bardzo, do zobaczenia i widzimy się już w poniedziałek w następnym filmie.